Kilkaset rzadkich monet szeroko rozumianego państwa pruskiego z kolekcji Zdzisława Bereśniewicza od wczoraj można oglądać w Olecku. Wernisaż wystawy Prusy, zaginiona Atlantyda Północy, przygotowanej przez miejscowe Stowarzyszenie Aktywnych Zamek, przyciągnął kilkadziesiąt osób. To już kolejna z dużego cyklu zaplanowanych wystaw prezentujących burzliwą historię Mazur i Mazurów, mieszkańców przedwojennego Olecka. Pieniądz to także niezwykła podróż pokazująca stan państwa na przestrzeni wieków, mówił Zdzisław Bereśniewicz, właściciel wyjątkowego zbioru monet. Na wystawie zobaczymy walory bite w milionach egzemplarzy, ale też prawdziwe białe kruki, monety miedziane oraz złote talary, dodaje numizmatyk. Jesteśmy w Olecku, mnóstwo monet, bo przygotował pan niesamowitą wystawę. To znaczy, to jest część, ale ta wystawa dotyczy mnictwa pruskiego. Od pierwszego księcia Hohenzollerna, ostatniego mistrza królewskiego, potem przeszedł na luteranizm i przeprowadził sekularyzację zakonu, i do ostatniego władcy, a nawet do końca II wojny światowej. Znaczy najrzadsza to jest dukat pruski, to jest Jerzego Fryderyka Hohenzollerna. Ona jest z 1594 roku. Ich zachowało się parę sztuk, a to jest jak... Przepraszam, to jest jedyna w Polsce. Może gdzieś w jakichś zbiorach jest, ale nie słyszałem. Jeszcze kilkanaście lat temu nie było nawet w katalogach, ale kiedyś kupiłem na aukcji w Niemczech, przywiozłem, a więc jest. W gablotach co innego dostrzeże laik, co innego zaś numizmatyk. I to właśnie jest bardzo ważny argument przemawiający na korzyść organizacji podobnych wystaw, bo zbieraniem monet łatwo się zarazić, mówił Stanisław Łobacz, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach. Skarbnicy widzi tu mi numizmatyk. No są piękne monety, właśnie złote, bo co i 20 markówki, są wcześniejsze monety, denary, dukaty są, no to jest naprawdę to, jak zawsze mówię, że historia pisana monetami. Także na podstawie monet można też mówić o historii danego państwa, czy tak jak tutaj mówimy o Prusach. Każda moneta w kolekcji to przyczynek do tego, by badać historyczne okoliczności jej powstania. Jaki był nakład, jak długo funkcjonowała, jaką monetę zastąpiła, dodaje Łobacz. Zawsze podziwiam, że osoby, tacy kolekcjonerzy, czy to numizmatycy, czy jacyś inni, pasjonują się tym i swoje wolne chwile czasu poświęcają temu. No wiadomo, żeby taki zbiór opracować, to trzeba najpierw się dużo naczytać. Dużo się naczytać, naoglądać katalogów i dopiero później zacząć zbierać. Tak jak tutaj ktoś mówił, jak zacząć zbierać monety. No, monety trzeba zacząć od wiedzy. Przede wszystkim wiedzy, bo na początku, pamiętam jak ja, to wszystko co wpadło, wszystko zbierałem. A tu się okazało, że to jest, no siano się takie zrobiło, bym powiedział brzydko. I dopiero wtedy, kiedy zaczął człowiek czytać, szukać katalogów i się zaczął ustawiać wtedy, czy to na dany okres historyczny, czy na dane państwo, czy na danego władcę. I to wtedy zaczyna człowiek wtedy czytać i zbierać to, co właśnie dzisiaj zrobił, bo poświęcił Prusom ten swój zbiór, tylko nie ten, ale jeszcze inny, ale już tak opiera się na konkretnych rzeczach. Wernisażowi towarzyszył wykład dr Marka Góryńskiego pod tytułem 450 lat Unii Lubelskiej.